Filtr filtruje, Mozart truje i wszystko się zgadza, bo w dzisiejszym odcinku będę truł o nowym filtrze. Filtr dostałem od firmy Tetra i dzięki temu, zanim zdecydujecie się na ewentualny zakup, będziecie mogli sobie go zobaczyć. W tym filmie nie będzie żadnej oceny pracy, bo o coś takiego można się pokusić po kilku miesiącach. Natomiast postaram się pokazać Wam sam filtr i podać informacje, które podaje producent. I oczywiście pokuszę się o kilka uwag, bo jakbym miał się nie pokusić. Na początek oczywiście dane techniczne. Filtr EX800 przeznaczony jest do zbiorników od 100 do 300 litrów. Jestem zwolennikiem nadfiltracji na papierze, więc zastosowałbym go do maksimum 200-litrowego zbiornika. Do większych przeznaczony jest wyższy model, czyli EX1200, ale o nim opowie pewnie ktoś inny. Dlaczego nadfiltracja na papierze? Ponieważ że większość firm podaje przepływy filtra, biorąc pod uwagę testy przeprowadzone na pustym filtrze. No więc nic dziwnego, że wtedy filtr popierdziela jak mała motorówka. Czy firmy kłamią? Nie. Taka liczba jest jak najbardziej prawdziwa, a do tego fajnie wygląda na papierze, a oczy kupują produkty. Od firmy Tetra dostałem dość dokładną specyfikację tego filtra. Wynika z niej, że przepływ na pustym filtrze wynosi 790 litrów na godzinę, natomiast po pełnej instalacji, czyli założeniu rur i włożeniu wkładów, spada do około 430 litrów na godzinę, więc niemal o połowę. A mówimy tu o czystych wkładach. A co będzie po kilku miesiącach pracy filtra, kiedy wkłady się zabrudzą? Przepływ jeszcze zmaleje. O ile? Takie dane już są wyjątkowo indywidualne i trudno je podać. Dlatego biorąc pod uwagę zakup filtra, nie warto patrzeć na graniczną, najwyższą wartość przepływu wody, co jest równoznaczne z niepatrzeniem na najwyższą pojemność filtra podawaną przez producenta. Stąd właśnie bierze się nadfiltracja na papierze, która urealnia oczekiwania akwarysty. Zresztą wydajność filtra zależy też od innych czynników, jak wysokość głowicy czy strat na tarciu. Wysokość głowicy to różnica w wysokości tafli wody i wody w najwyższym punkcie węża dolotowego. Im ta różnica jest mniejsza, tym wydajność wzrasta. Czyli niski poziom wody w akwarium oznacza gorszą wydajność filtra. Strat na tarciu się nie wylicza, bo za dużo jest czynników, które mają na nie wpływ. Ale takie straty są jak najbardziej realne, co widać przy zapapranych wężach i nieczyszczonych miesiącami gąbkach. Filtr Tetra EX800 pożera 10,5 W prądu, jakby ktoś chciał wiedzieć. Wyposażony jest w 4 kosze na media filtracyjne i wyprodukowany został w Chinach. Czas przejrzeć zawartość pudełka. Oprócz samego filtra znajdują się tu rurki i mocowania do wlotu filtra wraz z prefiltrem gąbkowym. Rurki, mocowania i deszczownia, czyli elementy wylotu filtra. Tajemnicze uszczelki, coś co fachowo jest nazywane króćcem węża, a co zwyczajowo łączy rury z filtrem. No i oczywiście przezroczyste rurki o średnicy 12 mm. A to jest przycisk zasysający wodę na start filtra. Kilka razy wduszamy i woda zostaje zassana z akwarium i wypełnia filtr. Otwieranie filtra jest wręcz standardowe. Odciągamy łapkę od dołu, podciągamy ją do góry, zdejmujemy z zatrzasku i puszczamy, żeby swobodnie sobie zwisała. Trzy zapałki kolejno śpiewało TSA, a tutaj cztery zatrzaski, ale też trzeba je kolejno otworzyć, żeby ściągnąć wierzch filtra wraz z głowicą. Głowicę można zdjąć jedną ręką, ale bezpieczniej wykorzystać dwa uchwyty znajdujące się po bokach głowicy. Firmowa kolejność wkładów to kratka zabezpieczająca,
kosz z włókniną, węglem aktywnym i gąbką. Kosz z samymi gąbkami do filtracji mechanicznej. Kosz z biobalami, czyli filtracja mechaniczna i biologiczna w jednym. I ostatni kosz z gąbką i ceramiką służącą osadzaniu się bakterii nitryfikacyjnych, bez których akwarysta leży i kwiczy. W przypadku zabrudzenia się wirnika w filtrze, a taki moment na pewno nastąpi, odwracamy głowicę do góry nogami i otwieramy zabezpieczenie wirnika, czyli przesuwamy zabezpieczenie z pozycji close do pozycji open. Zdejmujemy je i wyciągamy wirnik. Proste jak otwieranie 13 sekcji wielkiego zderzacza hadronów. Króciec składa się z króćca właściwego, rurki z zaworem koloru zielonego i nakrętki. Króćca należy pilnować, bo może zwiać. Zielone zawory służą do otwierania i zamykania przepływu wody. Dzięki temu po wyłączeniu filtra, aby go wyczyścić, nie trzeba wyciągać wszystkich rur. Wystarczy zamknąć zawory, odpiąć króciec od filtra i zostawić go wiszącego na rurach. Filtr można zabrać i umyć. Potem montujemy w nim ponownie króciec i otwieramy zawory. Woda samoczynnie napełni filtr i możemy go po chwili wystartować. Nie uruchamiamy filtra, jeśli nie ma w nim wody. Zestaw wylotowy filtra. W zależności od potrzeb można użyć dwóch lub jednej przezroczystej rurki deszczowni. Zestaw wlotowy składa się z teleskopowej przezroczystej rurki, koszyka, który dość ciężko zamontować, i prefiltra gąbkowego. Do zestawu dołączone są dwie uszczelki. Niestety nigdzie nie znajdziecie informacji, do czego służą. Skoro powiedziało się A i otworzyło filtr, to trzeba powiedzieć O i go złożyć. Gąbki, ceramika, biobale. Węgiel. A nie, ja tego nie używam. Pokrywa zabezpieczająca. No i na końcu głowica. A teraz zakładamy króciec. Żeby go założyć, należy otworzyć zabezpieczenie, które znajduje się po środku do pozycji pionowej. Pionujemy też zieloną łapkę, która stanowi blokadę przypadkowego wyciągnięcia króćca. W celu jej otwarcia przekręcamy ją w pionie. Tak przygotowany króciec zakładamy na głowicę. Zieloną łapkę przekręcamy w pionie tak, aby była równoległa do łapki zabezpieczenia, i obie sprowadzamy do poziomu. Króciec jest przymocowany do głowicy. Rurki o identycznej średnicy zakładamy najpierw na plastikową rurkę wlotową i wylotową. Nie trzeba rozgrzewać rurek, aby tego dokonać. Wchodzą ciasno, ale bez żadnych problemów. Kiedy je nałożymy, nakręcamy na nie nakrętki, które znajdują się na króćcu. Dzięki temu następuje ich blokada i uszczelnienie. Woda już przez nie nie wycieknie, chyba że coś spierniczyliśmy.
No i to tyle, co chciałem powiedzieć i Wam pokazać. Plusy tego filtra po obejrzeniu i złożeniu to po pierwsze łatwość i przejrzystość konstrukcji, wyposażenie filtra we wszystkie media, co powoduje, że kupujemy go i startujemy w akwarium, i dodanie gąbkowego prefiltra dla miłośników krewetek, żeby filtr ich nie zasysał. Z minusów chyba tylko jeden, zielona łapka na króćcu blokująca go. Miałem wrażenie, że jak mocniej przekręcę, to się urwie. Dopóki filtr jest nowy, jest ok. Zobaczymy po kilku czyszczeniach. O tym, jak pracuje filtr, opowiem za kilka miesięcy. No to do usłyszenia w kolejnej superprodukcji. Dawaj, dawaj! Spierdalaj!